organizacji, zabiegu, czy w ogóle czegokolwiek, co jestem w stanie odpowiedzieć, to słucham. Słucham. Jeżeli wracam z basenu, ponieważ nie mam niemożliwości, o godzinie 20:21, czy mogę coś przegryźć? Jak najbardziej, tak jak mówiłam. No, czy masz partnę po godzinie, powiedzmy, nie? Po 21:00 nocy. A tutaj pan wróci? 21:00, powiedzmy. Tak, jak najbardziej, wtedy trzeba coś zjeść, coś lekkiego, tak? Zjeść sobie, nie wiem, twarożek, na przykład, mam do tego żołkiewkę, czy paprykę, tak? I mamy gotowy posiłek, tak? Który ani nawet dużej krzywdy nie zrobi, a uzupełnimy sobie jakieś tam te wszystkie struktury. A wcześniej ze sobą wziąć właśnie na przykład tego banana i zaraz po bezpośrednio po basenie zjeść banana. I mamy problem, że tak powiem, rozwiązany. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, jak to jest teraz, tak od tygodnia uwaga stoi? A, to jest moje ulubione pytanie. To jest ulubiony mój temat, który się... Ale mało jemy, nie? Tak słucham. No, znaczy powiem tak. A ile to jest po zabiegu, bo ja już też się gubię. 3 tygodnie. Jest 3 tygodnie po zabiegu. No jest to gdzieś tam normalne, tak? Organizm walczy, tak? On walczy, ponieważ dostarczają ci państwo, którzy są krótko po zabiegu, no bardzo małe ilości. Na początku to jest 3 tygodnie, bo ten żołądek jeszcze się nie zdążył dobrze zagoić, tak? Bo on jeszcze jest w takiej fazie ostatniego jedzenia, więc ma prawo jeszcze nie przyjmować takich porcji, jakie być powinny. A poza tym, to też mówię, po zabiegu jesteśmy w takiej fazie głodzenia przez pierwszy okres. Bo to będzie tak trwało, ale będzie spało. Nie, ja myślę, że tak, nie wiem ile pani je, nie wiem co ile pani je, ile pani co wody wypija. Litr? Tylko litr? Tylko litr. To za mało. No, nie da rady. No dobra, to będzie stała. Można sobie zastąpić. No niestety, jeżeli trzeba to próbować, naprawdę w tym momencie tak najprostsza odpowiedź, jaka mi tak naprawdę teraz przychodzi do głowy, bo to jest temat na taką dłuższą rozmowę, tak indywidualną bardzo, ale wydaje mi się, że troszeczkę przyspieszenie przemiany materii pod postacią jakichś większych, nie wiem, spacerów czy czegoś, tak, żeby troszeczkę, nie wiem, żeby już ruszać na basen, czy w ogóle jakieś, bo to jeszcze nie wskazane, ale chociaż więcej chodzić, tak, dzięki temu zaczniemy troszeczkę więcej wypijać też wody i też może trochę więcej się tam zmieści. I to powinno pomóc przyspieszyć tą przemianę materii i za chwilę znowu ta wada ruszy, tak. To są normalne etapy, które się pojawiają i też muszą gdzieś tam państwo być z tym na to przygotowani, że tak się będzie działo. No niestety. Zaczynamy zawsze, kiedy wracamy do takiego normalnego funkcjonowania po zabiegu, to zaczynam się ta dieta pakowana.
Łupiny. A ja myślę, że łupiny. Mam nadzieję, że nie, ale ja myślę, że to był przecież takie, jeżeli faktycznie tam nie daje się zwariować, tak? Ale jeżeli no, uważasz, żeby tam nie było jakichś dodatkowych, jeżeli to nie będą ogromne ilości, jeżeli masa nie będzie mieć 5 razy dziennie, no to dużo. Słucham. Bardzo często pojawiają się różne dolegliwości związane z choreczkiem żółczowym, że poprzez dietę jesteśmy w stanie zachować albo opóźnić te dolegliwości. Niestety nie. Ale to jest tak, że paniczny choreczek, tak? Jeszcze raz. Niedługo będzie Bacia musiała mieć go usuniętego. Niestety nie jesteśmy w stanie. To, że bardzo szybko chudniemy po zabiegu, bo ta dieta jest bardzo taka no restrykcyjna gdzieś tam, no to jest coś nie chcąc, no to jest jakby jedno z założeń zabiegu bariatrycznego, no to niestety, ale PNR będzie do usunięcia. Także się spotkamy ponownie. Niestety też tak, ci z Państwa, którzy mieli PNR usuwany przed zabiegiem, to są szczęściarzami generalnie, ponieważ w 90% pacjenci wracają, tak? I ten PNR musi być usuwany. Często mówimy właśnie długo, że to dumpingami, mam wrażenie, że... No to się zdarza, tak? Że boli, znaczy to dumping, no to już jest typowo wymioty, tak? Więc się tam też tak, dokładnie, ale to też jeszcze są jeszcze inne wykładniki, że tak powiem. To już trzeba sprawdzić w USG, w krwi, tak? Żeby mieć pewność, że to jest PNR. Pęcherzyka na pewno jest taki dość ból, tak? Ból, dużo bólu, promieniujący właśnie tak gdzieś tam mogą, znaczy tak, dlatego to, że są wymioty, to z kolei jest związane, że mogą być, może być pęcherzyk, ale może być też kamica przewodowa, tak? Więc to jest, to też jest, przede wszystkim, jeżeli nas boli brzuch, jeżeli będziemy sobie, nie wiem, rozkurczowo jakąś, nie wiem, lek, typu nospę na przykład i nam po tej nospie nie przejdzie, no to pojedziemy tak na sobie do na USG i nam wyjdzie na pęcherzyk. Czyli można sobie badanie zrobić? Jeżeli nas boli, jeżeli to jest tak... Nie, to jest ból taki tutaj właściwie.
zmieniające. Takie ogólne, tak, to sobie, to nie boli tylko żołądek, tak, bo żołądek, bo żołądka, znaczy ja tylko, że tak, ja to Państwo, którzy są po zabiegu, mogą bardziej powiedzieć, prawda, ja to tylko mam z Waszej informacji, że jak Państwo zjecie, to już coś za dużo, tak, to jest takie bardziej uczucie pewności, takie cofania się tej treści, tak, że coś to za dużo i już no, przesadziłam, tak, bo jedną łóżkę za dużo było. Czy na przykład nie związane, że Państwo zjedli coś ciężko zdrowego, tak? No to też ten żołądek nie może sobie z tym poradzić. No, 150 ml, tak? No niestety to objętość i to, że gdzieś tam no, te enzymy się też zmieniają, cała ta biochemia, no to też wpływa na to, że inaczej odbieramy właśnie. A przy wężyku ból jest stały. Macie wrażenie, że po prostu boli Was wszystko cały czas. To nie jest tak jak z żołądkiem, zjecie za dużo. Ja nie bolało, jest macie wtedy to wręcz, czujecie, że Wam podchodzi to gardło, tak, z powrotem. To nie jest to. Przy pęcherzyku żółciowym niestety objawy są inne, to jest ból tak jakby rozpierający się i w pewnym momencie zaczynacie go ignorować, bo stwierdzacie, a jak zwykle, bo tam albo przechodzę, albo jestem zajęta, nie mam na coś tam czasu, żeby się tym zająć. A potem jak walnie, no to już się nie da tego ignorować, więc po prostu trzeba z tym. Ale jak w zasadzie jak boli, to po prostu boli tak, że człowiek jest w stanie wyjść z powodu. Tak, bo nie, tak. Ona się zwija, tak, po głosy. Nie, nawet nie wiem dlaczego. No to tak sobie nie mogę się powiesić. Tak, czy to robiłam? Pęcherz sobie zdiagnozowali, tak? Pęcherz tam uciekł. Pacjenci zaczęli mi zgłaszać, że oni nie mogą
zdziwiał. Nie wiem, co jest, tak? No ale tego problemu nie było, tak? Nigdy nie było problemu z wodą. Owszem, tam czuć było ją, że ona przychodzi, bo ona faktycznie daje taki efekt dość takiego tutaj spływania, tak? Takiego tarcia. Potem klej, wszystko było dobrze, tak? Nie wiem. Z jednym doktorem rozmawiałem, z drugim doktorem rozmawiałem, i się okazało, że faktycznie oni tam gdzieś w tej Szwecji czy w Polsce, bo już nie pamiętam, czy to było, troszkę mocniej doszywali. Oni stwierdzili, że też będą tam mocniej doszywać, tak? Tam docnie dociągać. No i w efekcie było tak, że ta woda po prostu, nie wiem, czy to jest jak była pewnie fizyki wody oporu, no, no sprawiała, że po prostu ogromny był pacjentem i przełykanie było strasznie problemowe, tak? Troszkę odpuścili i jakby problem się zmniejszył, tak? Także to kwestia jest po prostu też, mówię, czasami tej techniki gdzieś tam samego zabiegu, nie? Też komunikowania lekarzom, co się dzieje. Tak, znaczy komunikacja jest zazwyczaj do mnie, tak? Nie po państwu mają zazwyczaj do mnie. Ale jak się zaczął, to nie porozumie. No nie, no się porozumie, nie? Ale... No niestety, ja też tego nie zrobię. Troszkę się tak, też potem czasem roszczenie, tylko te pierwsze mogły, te pierwsze też to mogły, to są trudne, były naprawdę trudne na techniki, bo po prostu co rozmowy to było, no wody nie mogę, tak? Więc zawsze wtedy mówiłam, mimo że staram się tego nie robić, żeby coś tam do tej wody dodać, tak? Bo już była woda z jakąś nawet niewielką ilością jakiegoś tam, nie wiem, nawet takiego soku, powiedzmy, takiego naturalnego, tak? Który gdzieś tam nie jest w żaden sposób wysłodzony, to już ten opór wody był mniejszy, już ona inaczej spływała, więc mówiłam, że może wtedy to, tak? Potem trochę soku z cytryny i też już lepiej szło, więc... ale na początek najlepsza jest tak naprawdę ta zwykła woda i tak, więc... Zgłoszony został problem rozwiązany, więc... No dobrze, jeszcze a propos wody, bo... no tutaj, jak przed zabiegiem wypiłam tutaj kranówkę naszą bydgoską, to jest bardzo dobra woda. Czy teraz nadal można w kranówkach? Tak. Tak najbardziej. Nie ma powodu do, nie wiem, czy pani jakiś tam z filtrem używała takich tych dzbanków, czy nie? Nie, normalnie. Normalnie. Nie ma powodu do... Najważniejsze jest woda. Prawda jest taka, że z tą wodą to też jest kwestia czasami smaków. To, że państwu smakowała ta woda przed, taka inna, to nie zawsze będzie smakowała później woda taka sama po zabiegu. Czasami trzeba coś poszukać, pokombinować, coś dodać właśnie, albo zmienić wodę. Niektórzy na przykład wezmą jakąś tam nieduszynialkę, wygazują i też inaczej smakuje, tak? I też już to jest kwestia po prostu takiego poszukania własnego jakiejś drogi, w dużej mierze. A teraz jak giną, to może zagadnąć, co chodzi. To na przykład można to jednak zamieniać w taką miarę naturalną, taką telefonu, taką pomarę. To też tak, ale oczywiście nie słodzono. Jak najbardziej, jeżeli to jest, nie wiem, herbata umiotowa, herbata z kotu polskiego, herbata zielona, tak? Czy ma jakieś inne herbaty? Tak, można, jak najbardziej. Ważne, żeby dostarczać półtora, dwa litra gdzieś tam. Bo zimą wbrew pozorom też musimy się nawadniać na to, czy jest super. Tak, zgadza się, woda dobrze jest w wodzie. Także no, jest najbardziej można zamieniać na tak naprawdę. Ważne, żeby nie zapominać o piciu, tak? A teraz zobaczycie takie na przykład przepisie, że nie wiem, czy szlanka, bo to jest na wodę, to jest na wodę. Ale teraz tak, jak pani pije, już jesz. Trzeba pić taką wodę, taką łyżkami, że na przykład jestem strawiona i na przykład głowie, który ma system. Czyli generalnie nie powinno się tak tego zrobić i starać się raczej pić tam sobie, no po prostu tak jak w ogóle zawsze nawadnianie, no to polega na takim systematycznym dostarczaniu, tak, tej wody. Ja wiem, że to zresztą ja widzę tutaj państwo tak, albo mają butelkę z wodą, wszyscy, którzy są po zabiegu i mają te dejawy, nie? I tak wszystkie te musy, to już jest taki standard, który gdzieś tam towarzyszy potem po zabiegu. Nawadnianie polega na systematycznym, jesteśmy w stanie nawodnić się na zapas, tak? Albo nawodnić się gdzieś tam. Też muszę można dojadać. Nie. Nie dojadać. To jest posiłek, tak? Absolutnie żadne dojadanie. Tak, dojadanie. Tak, widzę, że nie było się w nocy przyjść. No bo pora posiłku pewnie jest, tak? Ale mówimy, po pijaniu, żeśmy
się zastanawiam, bo mówimy wszyscy, że ten nasz żołądek jest mniejszy, ale jeżeli w ciągu dnia mamy jeść 5 posiłków, załóżmy, to jest też objętościowo ileś. Dlatego między posiłkami pić wodę, to też jest ileś. I jeszcze organizm nie zdąży tego przerobić, że tak powiem. Jedzenie to jest jedzenie, a woda to jest woda. Woda się rozchłania i nas nawadnia, a pokarm... Znaczy to jest tak, bo to wędruje. Się przemieszcza. To jest tak, że jak ja na początku trzeba się bardzo skupić po zabiegu, tak? Faktycznie, żeby w ogóle... Inna sprawa jest, że te porcje po zabiegu są bardzo małe, tak? I też nie muszą Państwo teraz za drugi dzień po zabiegu wypijać litra, tak? Po zabiegu w pierwszej dobie pije się pół litra wody, tak? I jakby z każdym dniem o szklankę więcej w miarę możliwości. I spokojnie znajdą Państwo na to czas. A ci, co Państwo są po zabiegu, to już to wiedzą, tak? Że to jest takie myślenie tylko, a dobra, zjeść, teraz się napić, ale no, inaczej się nie należy. Nie wiem, tylko to nie wygląda tak, no, gdzieś tam strasznie, żeby się ogarnąć. Ja bardzo dużo wody piję i się boję tego, że po prędzej nagle tak, to się nie bać, to się nie bać, bo im więcej się boimy i więcej kombinujemy takiego i więcej takich sobie nakręcamy. Niestety najprawdopodobniej będą jakieś problemy, bo to tak jest. Ja bym zauważyłam, że... Trzeba się przestawić. Tak, i nie bać się, nie kombinować, bo im się więcej kombinuje, im więcej naszych jakichś takich przekładamy obaw, to potem w efekcie jego zrobią są te problemy. Od kombinowania zaczynają się schody. Jak zaczynamy kombinować, to jak już